Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, aby wam cydr tęcza i wiadro brokatu. Kawkę z wróżką czas zacząć, poczekam aż się trochę zgromadzimy i będziemy. Przetasuję w tym czasie karty na nasze patrzenie energetyczne na tydzień, bo sobie zobaczymy jak to wygląda w kartach, co się będzie działo, jakie energie będą nam towarzyszyły, a potem ogłoszenie tygodnia. Przed chwilą, z 15 minut temu, ukazało się pogotowie run i żywiołów na ten tydzień, który już się zaczął. Słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, są to znaki żywiołów alchemiczne oraz runy, wyciągane przeze mnie co tydzień od lat wielu, po to, by wzmacniać konkretne cyfry numerologiczne. Więc jeżeli jesteście z drogi życia, czyli dodania daty urodzenia, cyfr daty urodzenia, jedynką, dwójką, trójką, etc., etc., to możecie sobie skorzystać. Wszystko jest już jakby ogarnięte zdjęciowo, więc jest i na grupie, i na Instagramie, i u mnie na profilu się znajdują te znaki. Przy czym, jeżeli ktoś nie jest w grupie Szkoła Magii Tarota Wróżki Joanny na Facebooku, to zapraszam bardzo serdecznie, bo iż tam ogłoszenia są, a ogłoszenia są ważne, bo wtedy wiadomo, co się dzieje i co robimy z tegoż względu, Dobrze, jest nas już trochę. Myślę, że możemy zająć się energetyką. Ja nasz sławny słownik, niesierpień jest tylko kwiecień i trochę maja. Słuchajcie, mamy dzisiaj 26 i mamy hasło tworzyć. Bardzo dobry dzień na medytację, działania magiczne, ciut gorszy na spotkania z ludźmi, remonty, sprzątania, wyjazdy i czytanie. Myślę, oraz możemy... oraz relaks, ale zobaczymy jak będą wyglądały energie tegoż dnia. Witam wszystkich, którzy są, mogą, którzy towarzyszą. Jak zwykle wyciągamy po jednej karcie na energię. Pamiętajcie, że takie energie dnia może troszeczkę lepiej funkcjonują niż horoskop, bo one pokazują, tarot wyciąga ogólnie wszystko, co może się przytrafić, czyli co się może przytrafić. Planety, wpływy, jakieś energie Ziemi, pulsowania Słońca i różne. Tarot wyciąga średnią z tego i pokazuje, co możemy, czego nie możemy, o bardziej na tej zasadzie. Ale oprócz tarota weźmiemy sobie jeszcze nasze karty rymowanki, które uwielbiacie. Ja też uwielbiam karty rymowanki, bo przestawiały się do góry nogami. Karty rymowanki niesforności to są teraz niesforności. I będziemy sobie patrzeć na poniedziałkowe nasze. Mam nadzieję, że będzie to dobry tydzień, acz zobaczymy. Rycerz Mieczy. To mamy od razu wiatr, rozruch, intelekt. Przy haśle tworzyć, generalnie możemy tworzyć to wszystko, co jest naszą bańką myślową, naszą bańką, która pokazuje pomysły na życie, ale również to są szybkość, działanie i również informacje. Informacje, które mogą do nas docierać. Być może przy Rycerzu Mieczy to akurat realizacja planów bywa czasem lekko zawieszona. Ale z drugiej strony Rycerz Mieczy wskazuje na to, że szybko potrafimy zareagować na pewne sprawy i pewne rzeczy. Więc myślę, że będzie to dobry dzień na zakupy, intensywność, zgarnięcie tego wszystkiego, co zgarnąć chcemy. Tak, żeby pozostałe dni tygodnia może nie były takie acz mocno intensywne. Także w ten poniedziałek można włożyć, co się da, odrobić zaległości po odpoczynku. Generalnie. No i z tymi dobrymi informacjami nie spodziewajmy się, że będzie wszystko szło zgodnie z zaplanowaniem, aczkolwiek będziemy potrafili dostosować się do zmiennych, więc to taka dobra, fajna forma. A z kart rymowanek, znam dobrze skryte myśli twoje, marzysz, by wreszcie być we dwoje. No i otóż informacje, które się pojawiają, mogą być informacjami, tudzież również miłosno emocjonalnymi, gdzie można będzie z kimś porozmawiać w jakichś nawet trudniejszych aspektach, powinno to wyjść. Pamiętajcie, że Rycerz Mieczy mówi też o rozmowach, a skoro wychodzą sprawy miłosne, być może takie rozmowy warto przeprowadzić. Jeżeli chodzi o dzień wtorkowy, aha, jeszcze mamy tak, Księżyc mamy w znaku Wagi i Skorpiona dzisiaj, przechodzi do Skorpiona,
tak naprawdę o godzinie 18.19. Mamy również pusty bieg Księżyca od 14.41 do 18.19. W pustym biegu Księżyca, jeżeli ktoś jest bardzo lunarny i księżycowy, to lepiej sobie kawki, herbatki zafundować i przy tym Rycerzu Mieczy coś poczytać. Natomiast no, będziemy jutro mieli pełnię w znaku Skorpiona, więc bardzo mocną pełnię. Znak Skorpiona jest mocny, ale również Pluton wchodzi w retrogradację i w momencie, kiedy czytam jakieś opracowania, to może nam zacząć wywalać stare emocje. Wywalać nie w złym sensie, tylko właśnie w takim dobrym i pozytywnym. Pełnia dobra, przepraszam, kawa, na wszystko. Także tak, wtorek, pozbywać się. Mimo iż mamy pełnię, to możemy faktycznie przy tym Plutonie, który nam wchodzi w retrogradację, możemy wyrzucić z siebie te stare emocje, tak naprawdę. No, jutro jest dzień skorpioniczny, więc taki mocny, intensywny. Pełnia o godzinie 5.33, natomiast my na kanale celebrujemy pełnię o godzinie 21.00. Witam z kawusią wszystkich. Antosia mówi, pełnia już się zaczyna, kręca się mocno emocjonalnie. Tak, to będzie pełnia po emocjach, ale to chyba dobrze. Bardzo nawet. No, ale Skorpion, dobry Skorpion nie jest zły. Pluton, pamiętajcie, że Pluton ma bardzo długi czas obiegu wokół Słońca. To jest jedna z tych planet pokoleniowych. Więc tak naprawdę jej wpływ jest na pokolenia, nie tylko na daną osobę bardzo mocny. Tak przy okazji. Dobrze, i patrzymy, jak wtorek będzie wyglądał. Kolejny z mieczów. Mamy pazia mieczy. Wtorek, dzień Marsa. Waleczny, mocny, ale jednocześnie z wielką dozą zamieszania, ale takiego intelektualnego. Tu trzeba coś zrobić, tam dorobić. Czyli ciąg dalszy szybkości energetycznej, która się pojawiła w dniu dzisiejszym, ale również związane z intelektem, z nauką, z egzaminami, więc może być na to zupełnie dobry. Dawid pozdrawia z pociągu. Pozdrawiamy Dawida i pociąg. A w naszych. Lubię niweczyć zamiary w małżeństwa, wnosić sfary. Mamy kartę, która wskazuje, podobnie jak paś mieczy, zamęt i zamieszanie. Także myślę, że planowanie i ogromne trzymanie się listy to do na te dwa dni, to może się trochę mijać z celem. Musimy, by wykorzystać tę energię, być osobami elastycznymi. Ja rozumiem, ja też mam takie buldożerstwo, że jak mam coś do zrobienia, to ma być zrobione i to jeszcze po mojemu, nie? To wiadomo. Ale z drugiej strony karty wskazują, że dobrze się dostosować do informacji płynących z zewnątrz i dzisiaj, i jutro. Nie mamy pustego biegu Księżyca we wtorek, dopiero w środę, kiedy przechodzi nam Księżyc w znak Strzelca o godzinie 17.44, mamy pusty bieg Księżyca od 14.33 do 17.44, więc po południową porą, jeżeli chodzicie do pracy, warto by było rano pozałatwiać to wszystko, co jest do pozałatwiania, podstemplować to wszystko, co jest do podstemplowania i potem od 14.33 na spokojnie kawę, herbatę albo papiery po prostu jakieś tam sobie działać, robić, przenosić, cokolwiek nie robicie. W naszym podręczniku chińsko-japońskim jest to dzień o tytule pomnażać i bardzo dobry na kontakty międzyludzkie. Środo, środo, co nam niesiesz? Karta śmierci. Zmian, transformacji, pewnego rodzaju blokad, ale również cholernie mocnej sprawiedliwości. Pamiętajcie, że śmierć nie omija nikogo. Nawet jeżeli energia skały może trwać przez tysiąclecia, to w pewnym momencie ulegnie spyleniu i degradacji. Nasze ludzkie życia trwają, ile trwają i również ulegną zniszczeniu. Muszka owocówka żyje jeden dzień i również ulegnie zniszczeniu. Jest to rzecz ostateczna i jest to rzecz, która sprawiedliwie dotyczy wszystkiego i wszystkich na tym fizycznym świecie. Bo nie mówimy o energiach, które to energie mogą się zmieniać, mogą transformować, ale są. Znaczy masa wszechświata się nie zmienia, zmienia się jego forma i również masa energetyczna się nie zmienia, zmienia się często jej forma po prostu. Także
środa może być dniem o tyle trudnym, o ile pewnego rodzaju zakończenia będziemy musieli brać pod uwagę, ale zakończenie nie oznacza dramy i tragedii. O tym również należy pamiętać. Co nam podpowiadają karty? Zawsze bardzo się spieszę, bo roznoszę depesze. Czyli możemy tutaj sugerować, że może przyjść do nas jakiś rodzaj informacji, który nie będzie do końca zadowolony dla naszych pomysłów, dla tego, jak chcemy funkcjonować i naszych założeń, ale jednocześnie być może właśnie te zmiany są po prostu konieczne. Joe mówi, dzień dobry, tak pilnowałam czasu. Jesteśmy dopiero na środzie. Jeszcze tu będę i będę pewnie i będę jeszcze. I będę. Nie znika. Czwartek. Harmonizować. Czwartek nie jest dniem dobrym na nic. Wielki chiński iksir tutaj mi się pokazał. Co nie oznacza, że będziemy siedzieć i patrzeć w przestrzeń i malować patykiem na piachu. Zobaczymy, jakie są energie. To jest 29. Księżyc w znaku Strzelca. I tutaj możemy celować w nasze działania i nasze manifestować nasze pragnienia, jeżeli chodzi o magię. Jeżeli chodzi o karty, czwórka buław, radość, zadowolenie, grono, społeczeństwo, obudowanie swojej przestrzeni, może jeszcze nie w postaci murów, ale w postaci czterech palików wbitych w ziemię, gdzie to jest moja przestrzeń i jej nie należy naruszać, więc będziemy w czwartek mocni, silni, poprawni i będziemy swoje zdanie mieć. Mogę być przyjaciółką, wierną towarzyszką, przy tym w miłości nie umiem być mniszką. Czyli również miłosno-emocjonalne sprawy przy tej czwórce buław układać się będą, seksualne również, układać się będą w bardzo dobry i pozytywny sposób. 30 w piątek księżyc nam przechodzi wieczorem, bo o 18:17 w znak koziorożca. Jeżeli chodzi o pusty bieg księżyca, czekajcie, ja mam tutaj ściągę, żeby nie było, mam tutaj ściągę, to jest od 15:28 do 18:17, czyli tak naprawdę niedużo godzin, trochę takich niby aktywnych, ale da się to przeskoczyć, jeżeli chodzi o rytuały, no nie trzeba od 15 do 19 czynić, mamy cały dzień wcześniej i całą noc mamy wiedźmy, słuchajcie, na rytuały. Stabilizować i podobnie stabilizacyjnie wychodzi kapłan. Pamiętajcie, że jeżeli na przykład pytamy o firmę, to kapłan pokaże Mercedesa, a nie, nie wiem, nowego Hyundai'a. To kapłan pokaże Wedel, a nie maleńki Celpol. To są instytucje. Piątek będzie dobry na to, by udać się po podwyżki, rozmowy, załatwienie papierów, wszystko, co jest poważne, a nie znikome. Bardzo mocna energia z wysoką wibracją, acz taką udam się tam, gdzie jest głowa i szyja, która nią kręci, a nie jakieś pomniejsze rzeczy. No i piątkowo, tęsknię i marzę o tobie stale, rychłe spotkanie ukoi żale. Czyli miłosne sprawy, spotkania międzyludzkie, tu już za rogiem randka po prostu w piątek wychodzi. Bardzo dobrze, bo piątek akurat jest takim dniem, kiedy większość z nas z soboty i niedzielę miewa wolne. Dobrze. I znak koziorożca również w niedzielę. A ile kwiecień ma dni? Styczeń, luty, marzec, 30. Właśnie patrzę, że źle przerzuciłam, bo już zwątpiłam. Na maj przerzuciłam, kwiecień. Kwiecień, maj. Dobra. Wiecie, że ten chiński dziabąg, a mi pokazuje 31? No, zobaczcie. 31 kwiecień, w maju i dopiero maj. Też już musiałam na kostkach policzyć, bo zgłupiałam, słuchajcie. Goglowski mówi, że 30. Oczywiście, że 30. Dobra, mamy sobotę 1 maja, święto pracy. Ja myślę, że świętować wiedźmy powinny w rytualnych aspektach. Jeżeli chcemy przyciągnąć, zniwelować albo coś, co dotyczy pracy, wejdźmy w ten egregor
I działajmy po prostu. I działajmy. Także myślę, że zielone, brązowe i złote świece powinny iść na tapetę. Macie tydzień, żeby to przygotować. Dokładnie tak. Inicjować po chińsku. A my mamy na sobotę kartę świata. Kartę świata. Otwarcie na nowe możliwości, połączenie przeciwieństw, żeńskiego z męskim, nocy z dniem. To wszystko, co możemy obudować, nabudować i stworzyć własną przestrzeń, która jest otoczona kręgiem fizycznym bądź metafizycznym, będzie dla nas dobre. Sobota dobra na wszystko. No, macie rację, że piątek nam majówkę zaczyna. Piątek nam normalnie majówkę zaczyna, tak już to było. I mamy. Ktoś pod tobą kopie dołek, lecz się nie bój, to matołek. Także mam nadzieję i wrażenie, że w sobotę, nawet jeżeli są przygotowane przez los jakieś, wiecie, trudne obiady, trudne spotkania, różnie może być, to nie ma się czego bać, bo kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. No i mamy niedziela. Niszczyć. Słowo niszczyć bardzo dobrze, dlatego że to kolejny dzień dobry na to, żeby research zrobić w rzeczach, wiosna jest już, research w rzeczach zrobić i po prostu spakować w wielką kulkę, czy energetyczną, czy fizyczną, stare emocje, różne rzeczy i po prostu oddać je żywiołom. A karta odpoczynek, drugi dzień świąt. A czy pomiędzy świętami, dzień flagi, co by nie było. Gdzieś miałam flagę, ale nie wiem, gdzie mam flagę przy tych wszystkich zmianach, przeprowadzkach i remontach, a mam nawet sztycę na flagę i kiedyś to załatwię. I normalnie będzie wisiała flaga, normalnie będzie 1-3 maj biało-czerwona, nie żebym była jakimś tam strasznym, wiecie, Ordo Luis, ale natomiast sobie zrobię flagę wiedźmową i będzie wisiała wiedźma. Tak jest plan. Odpoczywamy. Odpoczywamy w niedzielę. Zajmujemy się swoim zdrowiem, spa i w ogóle nie działaniem niczego. Nie jest zbyt dobra karta z naszych rymowanek, bo wróżę zło, ciężką chorobę albo nawet śmierć, żałobę. To nie chodzi o to, że nam rypnie świat w niedzielę, tylko chodzi o to, że jeżeli czwórka mieczy, zobaczcie, karty wiedzą, tak? Jeżeli czwórka mieczy jest kartą odpoczynku, rehabilitacja, też zadbania o zdrowie, to należałoby o to zdrowie i ten odpoczynek zadbać, a nie robić zaległości, po to, żeby właśnie nie dopadło nas potem może coś chorobowego albo coś takiego, więc warto tę niedzielę tak wykorzystać. Czyli w kartach trudniejsza środa, trudniejsza niedziela, ale tak to nie jest najgorzej. Słuchajcie, będziemy teraz zapalać świece jak co tydzień. Wczoraj na błogosławieństwo ja padłam na zęby totalnie i musieliście zrobić sami, ale tak to bywa. Ja zawsze mówię, że ja jestem jedna, was jest parę tysięcy, aktywnych tam ze stuwa, ale czasem wiśniewska też padnie. Czy mogą poprosić o zapalniczkę, bo, ponieważ iż po prostu, tak? Ja zapalam... Pani pożyczka. Ja zapalam świecę, byście mogli podłączyć się... Tak, byście mogli podłączyć się pod ten ogień. Żeby nam się dobrze w tym tygodniu działo, żeby energie nam sprzyjały, żeby możliwości wyrastały po prostu jak grzyby po deszczu, żeby ziemia przypilnowała naszego uziemienia i materii, żeby woda przypilnowała naszych emocji, żeby powietrze przypilnowało naszego intelektu, a ogień wzmocnił działania do realizacji zamiarów. Także jak ktoś ma wirtualną świecę, to się wirtualnie podłączać, jak ktoś ma świecę prawdziwą, to się podłączać prawdziwą świcą. Warto. O, dobra, zrobione. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że to jest ważne, słuchajcie. My myślimy, że magia zadzieje się sama albo zadzieje się z wiedzy. Z wiedzy to się jeszcze nic nie zadziało, tylko dopiero jeżeli, jak w Trójce Monet, jeżeli wiedzak przyszedł do praktyka i praktyk chwycił za młotek, to dopiero powstała maszyna parowa. Kropka. Także naprawdę z wiedzy niewiele się dzieje i z wiedzy jeszcze nikt tutaj magiem ani nie został, ani rzeczywistości nie zmienił. Także leć ta, zapalaj ta i działaj ta. To jest ważne. Dobrze. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to zapraszam do wyłowienia się na czacie. Pamiętajcie tak, nie wróżę niepełnoletnim, czy nawet przysłania nie daje, że jeżeli chcecie tam zapytać o, znaczy komuś przysłanie, to musi być jego zgoda. No chyba, że to jest, nie wiem, syn, który jak nawet nie będzie chciał, to zwyczajnie nie odsłucha.
i tyle. Natomiast tak, to musi być zgoda obcym ludziom, jak to ja mówię, w majty nie zaglądam, także nawet energetycznie i nawet z tego, że jest to przesłanie, a nie jakieś wchodzenie w pytania, co się u kogoś dzieje, tak jak miało miejsce wczoraj na filmie, tak, czy będzie długo z kimś tam ktoś, no jego sprawa, jeżeli nie jest twoim facetem, to raczej nie twoja, na tej zasadzie. Dobrze, także wiem, że a nie, to w zeszłym tygodniu, bo już mamy nowy tydzień, przecież zakręcam. Dobra, i słuchajcie, ogłoszenia. Świeca zapalona, bardzo mnie to cieszy, bo tak jak mówię, ja wam zawsze będę powtarzała, prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma. Nieważne, ile masz pypci na nosie, nieważne, czy ubierasz szaty i krążysz nago po wokół ogniska, no nie, to jest już akurat czynienie, więc to jest ważne. Nieważne, ile zjadłaś książek, ile zjadłaś wiedzy, natomiast bardzo jest ważne, co czynisz jako wiedźma. Nawet jeżeli są to drobiazgi, niech one wpasują się w twoje życie i wtedy będzie magia się działa, po prostu. Magia będzie się działa. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o ogłoszenia, ja cały czas czekam na te urodziny oczywiście, ale jeżeli chodzi o ogłoszenia, to tak, przede wszystkim chciałam się mocno pochwalić, ponieważ jesteśmy już po kursie Baby Jagi i może nazwa nie była zbyt szumna i można się było zastanawiać, co się dzieje, ale to był kurs magii ludowej generalnie i motania swoich życzeń w artefakty, ale jednocześnie też pracy ze swoją wewnętrzną babą Jagą, wewnętrzną kobiecością. Tutaj kolejny ukłon w stronę Poszeptane, która nam pięknie wszystko wyjaśniała przez 7 godzin z drobnymi przerwami na kawę, herbatę i siku. No i powstały przecudne Baby Jagi, czyli tak naprawdę możecie je sobie pooglądać na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny i zachęcam wszystkich do tych, którzy stworzyli swoje i Baby Jagi i Słoneczne Koniki, bo tak tworzyliśmy, do umieszczania zdjęć, żeby wszyscy mogli się napaczać i pozazdraszczać mogli, bo taka zdrowa zazdrość typu też bym chciała, to jest bardzo dobra zazdrość. Ja pamiętam, jak jeszcze byłam małolatą, no, wychowana w wierze katolickiej i jak było, że się młodzież spotka w Legnicy, nie? To ja miałam takie, a ja tam bym tak pojechała. No i właśnie tak, a ja bym tak chciała. Także zapraszam serdecznie, ja wam zaraz pokażę swoje, bo przygotowałam. Nie ma bata, że coś nie wyjdzie, każda jest przecudna. Są normalnie wiedźmy Gandalfy, są w ogóle pyrkate noski, w ogóle wszystko tam się zadziało, rewelacja. Widzę, że mamy pierwsze urodziny, że Magda nam się łapie na przesłanie. Prace wyszły piękne, ale no, zachęcam wszystkich do umieszczenia, nawet ci, którzy... Zauważyłeś, że my coraz większe robimy. Coraz większe te babie. No masy nie ma zwiększenia, no. Tak? Nie ma już małych żadanic. Duże baby jaki. Dobra. Byłam i piszę, jeszcze zdjęcia dodam, jak dokończę. No, ale to post będzie także. Dobra, przesłanie. W głowie jak działać w tym roku, jak królowa buław. Przede wszystkim uruchomić swoją wewnętrzną magię. I ja rozumiem, że uruchomienie wewnętrznej magii może polegać na tym, że stanę o poranku w blasku słońca i wezmę 3 wdechy, ale niech to będzie też intencyjne. Ale zapalenie świec, kadzidła, skropienie wodą, posypanie solą, ewentualnie podniesienie 3 razy nogi do góry w intencji jakiejś również działa. Magiczna wiedźma jest działającą wiedźmą i tak trzeba działać, dlatego że to ruszy i kobiecość, i wnętrze, i możliwości, to na pewno. W sercu uspokoić emocje. Ja myślę, że warto przy 4 mieczy w sercu odpuścić pewne rzeczy i zobaczyć, jak same się rozwiążą, bo może się okazać, że my dążymy w lewo, a wszechświat chce w prawo, w zasadzie wyjdzie na dobre, tylko trochę nie po naszemu. Odpuścić pewnego rodzaju emocje. A w działaniu proszę się bzykać. A tak naprawdę przy karcie kochanków wszelkiego rodzaju nowości, które mogą nas spotkać, mogą być dla nas dobre i rozwojowe, ale również oprócz, że jest to karta wyborów, jest to również karta seksualności, więc na to w tym roku postawić trzeba. Co oznacza seksualność? Niekoniecznie spódniczkę nie zakrywającą tyłka, bo można w powiewnych szatach emanować kobiecością bardzo. Tak, także przesłań dalej nie mamy. To ja wam pokażę tak, zacznę może od słonecznego konika. Słuchajcie, słoneczne koniki Energy, po prostu marzyłam o tym, żeby nauczyć się robić słonecznego konika. No i słuchajcie, mój słoneczny konik
ma w ogóle kolory, które bym w życiu nie pomyślała, że użyję, ponieważ ma żółte kopytki i ma żółte podderką. O, jeszcze ma zielone siodło normalnie i jest konikiem. Znaczy, to akurat mogłabym powiedzieć, że nie jaki jest koń każdy widzi, ale że widać, że jest to koń, o dziwo. Więc te, co czego nie namaluję, to wymotam. No i oczywiście Agata tam mówiła, opowiadała, jak motać tu, tam. Ja wzięłam oprócz podstawy konika jedną nitką i wszystko powiązałam na jednej nitce. Normalnie tak mi wyszło, bo już nie wiedziałam, co motnąć w prawo, co motnąć w lewo, więc mój konik jest po prostu zamotany. Tak jakbym wieki motała i zamotała. I po prostu wyszedł bardzo szybko. Jest pięknym konikiem. Pokaż Agaty. Mhm. Muszę dokończyć. Jest niedokończony, bo iż Dorota dostała do dokończenia. I mamy konia, kunia Agaty z derką, która jest tutaj derką uszytą, żeby pięknie przykrywać. To Dorota będzie miała do dokończenia. Tak. A ja mówię, ja to jedną nitką. Góra, dół, poprzeplatane, poprzeplatane. Jedną nitką go zrobiłam po prostu. Bo tu Agata robiła ten. Krzyż też mi wyszedł na szczęście, więc Bogom dzięki. Ale piękne grzywy, tu trzeba jeszcze podciąć, tak, dociąć. Kopytki. Dokładnie. Także jest do dokończenia. Mamy surową surowiznę. Także tak. I oczywiście Baba Jaga. No mi Baba Jaga wyszła taka, bym powiedziała, retro vintage vintage. Z zadartym nosem. Widać od razu, że hrabina z lasu. A nie wiedźma z lasu. To jest od główki, a wygląda jak kawałek sukienki. Tu ma oczywiście fartuszek. Bluzka z takiej pięknej koronki, gdzie po prostu słońce na splocie słonecznym. Wróć na sercu jest. No zadarty nosek. Zapaska, włoski. Chustka, wszystko z materiałów eko. Ja tych sznurków nigdy nie obcinam. Także jeżeli coś wiążę, to spodziewajcie się, kochani, że jak dostajecie lalki robione ode mnie, to często są po prostu tutaj z tyłu nieucięte rzeczy. Oczywiście jest miotła i to jest tak. Miotła dopasowana do wzrostu. Akurat tak pięknie wyszło. Piórko i jeszcze mam, to akurat jest od Agaty, Agata to wyrzeźbiła, bo na czym polegało takie motanie wspólne? Wszystkie baby znosiły wszystkie swoje artefakty i każda każdej coś podbierała. Nie tylko ze swoich szmat się robiło, że tak powiem, a moja ma, bo sobie też znalazłam, o dziwo, i to ogromny, słuchajcie, tygrysie oko. I ona ma w torbu ma tygrysie oko i też sobie znalazłam podczas motania, nie z zasobów moich posiadawczych, tylko z rzeczy, a może to kiedyś przyda się do żadalic. Także po prostu tak. I piórko ma. I to jest piórko, nie wiem jakie, bo już nie pamiętam, ale jest z piórkiem. Także moja jest eko, vintage normalnie. Jestem zachwycona, śpię z nią teraz autentycznie. I to nie jest śmieszne. Śpię z nią i z konikiem. Nie wiem, czy byłam jakkolwiek zachwycona. Chociaż ja zawsze jestem zachwycona wszystkim. To jest dramat. Ale w sumie dobrze się z tym żyje, bo co zrobię jakąś lalkę, to jestem nią zachwycona. No. Albo co dostanę jakąś, albo kupię jakąś boginkę czy coś, to po prostu tydzień spania z artefaktem, potem można go postawić tam, gdzie powinien być. Także powiem Wam tak. Także chwalta się, kto był i rób ta dalej reklamy, ponieważ iż być może jeszcze w tym roku Agata zawita, więc tylko już ją namawiam, żeby zawitała na dłużej. No, ale fajne takie wspólne motanie, ile dobrej energii. Tak, my kobiety powinniśmy się wspierać, a nie po kątach obmawiać, bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? I właśnie takie rzeczy typu wspólne motanie, wspólne czary bardzo jednoczą, poprawiają wibracje. W ogóle pamiętajcie, ja Wam zawsze mówię, każda czynność manualna podnosi wibracje. Wy nie musicie autentycznie, bo ludzie myślą, to ja teraz przemedytuję pół życia, w ogóle to u mnichów tybetańskich będę mantr słuchała i w ogóle. Nie, nie, nie. Wibracje na tym świecie, który pędzi szybko, jest jaki jest, bardzo mocno podnoszą działania manualne. Tak mocno podnoszą, że się od razu spać chce, a autentycznie, że ja po warsztatach nic nie robiąc, tylko siedząc z tyłu na kanapie i jęcząc, że mi coś nie wychodzi. A wyszło, zawsze tak jest, ja coś muszę najęczyć. To podnosi wibracje. To tak samo jak w tamtym roku na przykład byłam na tych warsztatach pisania ikon, tak?
podnosimy wibracje po prostu. Ja uwielbiam rękodzieło każde, nawet gorsze, bo ponieważ ja iż rękodzielnikiem jestem, jak każdy widzi. Ja bardziej jestem wiedźma i czarownica, ale nie mogę się oprzeć robieniu, bo to nam vibration podnosi. O tym należy pamiętać. Także naprawdę to, że one się nazywały warsztaty Baby Jagi, niech was nie zmyli, ale to jest mnóstwo opisów magii ludowej plus motamy i dobrze się bawimy. Znaczy, bardzo się dobrze bawimy, mało kto co pisze, bo wszyscy mają rączki zajęte. Ale to jest takie dokładnie tak. To pierwszy punkt z mojej listy, co wam opowiedzieć. Drugi punkt z mojej listy, co wam opowiedzieć, brzmi: Litaw wyprzedała się w jeden dzień. Thank you'jemy bardzo, super, podobają wam się pudełkowe. Myślę, już są wszystkie wysłane, prawda? Nie, jeszcze o, nie. Opłacone są wszystkie wysłane, może w ten sposób. O, tak, tak. No i oczywiście artefakt w postaci witraża wodnego tym razem. Natomiast świeca, kamień, woda, ogień, to wszystko, co potrzebne będzie do rytuału Lity. Lita jest 21 czerwca, wtedy będziemy czynić i działać. Ja nawet sobie spojrzę, jaki to dzień, żebym się nie wystraszyła po prostu. Jak to będzie jakoś, nie wiem, coś tam. 21 jest w poniedziałek. Damy radę. Co nie damy rady? W poniedziałki dajemy radę. Bo tak sobota, niedziela, to wiecie, tak. O, musisz pilnować pudełko, żeby wszystko. Poniedziałek, dzień czynny, damy radę. No, chciałam wam serdecznie podziękować, także osoby, które będą brały pudełkowo udział, będą informowane na bieżąco o godzinie. No, zazwyczaj jest to około 20, o tak to powiem. Będziemy tak, się starać. Informacje, no. I tak dalej. Kolejna sprawa. We wtorek jest pełnia i jeszcze dzisiaj i jutro na tę pełnię można się zapisać. Pamiętajcie, prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma. Robimy razem, jeżeli nie potraficie zrobić sami, pod moim prowadzeniem. Ja oczywiście, owszem, na tym zarabiam i dlatego ogłaszam, i dlatego im więcej ludzi, tym więcej radości z czynienia, bo tym więcej można sznurków na koniki nakupić. Tak to idzie. Także tak, koszt jest 22 zł. Czynimy razem we wtorek na kanale o 21. Mamy wtedy pełniunię. Pełniunię mamy. I to nie koniec czynienia w tym tygodniu, bo w piątek 30, tak, dobrze, mamy Beltane. Mamy Beltane, czyli słuchajcie, czynimy sprawy Beltane'owe, również 21 na kanale, tutaj bez zapisów, bez opłat, po prostu ja postanowiłam pod Bogu świeczkę, diabłu ogarek, bądź wilk syty i owiec cały. Czyli na czym zarabiam, to zarabiam, co robię darmowo, to robię darmowo, więc na pełni i nowiach zarabiam, natomiast na wszystkich naszych świątecznych rytuałach robię to, jak to się pięknie mówi, pro bono, ale po to, byśmy razem we wspólnym kręgu, jako tu jednorożce tęczowe i brukatowe jesteśmy, stanęli w kręgu i czynili. Ja już mam Beltane przygotowany, więc będziemy działać. Do tego Beltane potrzeba jest kartki długopisu, pudełeczka. Zaraz wam powiem, bo ja już sama, jak nie ma spisu, to się nie pamięto. Nie pamięto się, poczekajcie. Nóż, kielich to będę miała ja. Kadzidło możecie mieć, kwiaty bądź owoce na ofiarę możecie mieć. Znaczy warto by było mieć, bo trzeba by było nawet. Świece też. Świeca. Dowolna. Ogień ma być. Pudełko, kartka. Będziemy sadzić życzenia. Znaczy my je będziemy pisać w rytuale w piątek 21 na kanale. My je będziemy pisać, sadzać w pudełko i potem będziemy pudełko sadzić. Więc niech to nie będzie skrzynia skarbów pirata, bo nie wykopiecie takiego dołka. Niech nie będzie to przecudne, niech będzie to ładne i estetyczne, ale niekoniecznie Bóg wie jak przecudne. Są czasem takie pudełka za 3 zł do kupienia w Actionie, jak ktoś ma Actiona, to można sobie zakupić, można wziąć pudełko od zapałek i je okleić. Prawdziwa wiedźma to twórcza wiedźma, pamiętajcie, również w tę stronę. I będziemy czynić Beltane 30 we w piątek o godzinie 21. Czy będzie poranek z wróżką? Poranki z wróżką są bardzo rzadko, ponieważ iż wyrabiam się w wieczorach z wróżką. Natomiast jako, że nie było 3 godziny, to wczoraj poszły dwa filmy po to, by się wyrobić. Więc poranka z wróżką nie będzie. Macie teraz poranek z wróżką, tada, tylko bez pytań do kart. Także przygotowujcie się tam, bo mam nadzieję, że będzie mnóstwo osób, wiele osób. Ja jeszcze muszę w ogóle ogłoszenia poumieszczać, bo to jest... No, sabaty to są jak święta. Święta są sabatami. W tej wierze, religii, filozofii, estetyce, cokolwiek, wstaw dowolne.
Także tak. Antosia mówi, jak nie wykopiemy, my nie wykopiemy. Ale życzenia nie musisz spisywać na pergaminie w wielkości Madagaskaru. Możesz karteczkę małą wziąć i, nie, i saperkę do lasu, a nie wielką łopatę. Ja już raz z łopatą w lesie byłam, zakopując różne dziwne rzeczy. Tylko raz? Ale takie akurat z łopatą raz. Saperka to jest coś, łopatka. Coś takiego, wiecie, skromne, idziecie, nikt nie widzi, zakopujecie, a nie z taką łopatą 5 razy wyższą ode mnie. Byłam raz. Wystarczy. Komary myślałam, że mnie zeżrą, ale dobrze było. To taka ofiara z krwi. Ofiara z krwi była. Najlepiej znaleźć sobie bardzo zaprzyjaźnione bagno, wtedy łatwiej. Pewne artefakty się topią. To tak. Kiedy jest Beltane? Powtórzę. Piątek. 30 kwietnia. My czynimy. O godzinie 21 na kanale YouTube Joanna Wiśniewska Hrabina. O. Dobra. Od soboty kolejnego tygodnia wycinam się z życiorysu i zważywszy... Pewnie jakiś program zrobię, pewnie coś tam pourządzam, ale generalnie nie męcz tam mnie, idę odpocząć. Od września nie byłam nigdzie odpocząć i już mnie nosi. Więc od soboty mnie nie ma. Znaczy będę, ale rzadziej. To od razu mówię, Dorota zostaje, Dorota czuwa, pilnuje kotów, pilnuje zamówień, także jakby nic to nie zmienia, oprócz tego, że... Że będzie impreza w domu. To, znając życie, koty nie mamy, szycharcują. Natomiast ja znikam. Kolejna sprawa. Artykuł tygodnia są to klątwy i uroki. Diagnostyka. Koszt 35 zł. Układ na 10 kart. Dostajecie analizę mailową. Nie za długą, bo wy wiecie, że ja się nie rozpisuję i to jest konkret. Nie będę udawała, że za te 35 zł to muszę wam wysłać 5 kartek A4. Wam wyślę konkrety, które powiedzą wszystko, bo tak mam. Trzeba działać szybko, intensywnie i skutecznie, słuchajcie, a nie na zasadzie, napiszę wam, nie wiem, 50 stron, no to mogę wziąć za to 50 zł. Nie, ma być konkret i ma być zrobione. Także pamiętajcie, że u mnie szybko, intensywnie i skutecznie. I co? A, no i właśnie to jest artykuł tygodnia na sklepie Pentagram. Pamiętajcie, iż ja mam bardzo dużo tych artykułów takich online'owych, digitalnych, online'owych. Natomiast można sobie tam przejrzeć, ale artykułem tygodnia są klątwy i uroki. Dlaczego? Bo ciągle dostaję jakieś maile: pani, ja mam klątwę, niech pani coś zrobi. A ja nie wiem, czy pani masz klątwę, a ja nie umiem, bo ja jestem stara, mam 50 lat, rozumiecie? Mam 50 lat i nie umiem internetowo i na program to nie. To się nauczę internetowo, bo 50 lat to już 30 lat masz do czynienia z internetem. Bez przesady, to już się można nauczyć. Naprawdę to żadna wymówka. Moja matka ma ile ma i też na internecie siedzi i ludzie, myśleć trzeba i głowy rozwijać. Nie ma. Nie ma. Dokładnie. Faktycznie te klątwy i uroki są po to, by za niedużą cenę sprawdzić, czy coś trzeba robić, czy nie, bo magia ma taką ważną rzecz, że nie należy robić czegoś, co nie jest potrzebne. Albo mierzyć siły na zamiary to też, ale również nie wrzucać energii na pikusie. Jeżeli coś jest do zrobienia tak, to nie trzeba buldożerem. Więc trzeba sprawdzić. I warto, koszt 35 zł. Nie jest to układ, który należy często powtarzać, bo jakby, chyba że coś się bardzo źle dzieje nagle, nie? Bo może się okazać, że faktycznie ktoś tam coś tam rypnął. Ale generalnie tam się sprawdza pokoleniówkę, sprawdza się... karmę, no więc nagle nam się karma nie zmieni, pokoleniówka jak jest odcięta również nie, więc mogą tylko jakieś bieżące popierdółki przyjść, także tak. Pytacie, czy następna kawa z wróżką za 2 tygodnie? Ja kawy z wróżką, znając życie, to nie odpuszczę. To jest jedna z moich ulubionych serii, bo mogę się wygadać, poopowiadać i jeszcze w ogóle mogę. Także kawy nie odpuszczę i może jeszcze będzie też niespodzianka na Instagramie, zobaczymy jak wyjdzie. Dobrze. Przygotowujcie się na webinar Magii Luster. Z tego co wiem, sobota, przedostatnia miesiąca, czyli 22 maj, nam to wychodzi, albo zrobię w niedzielę w swoje urodziny? Nie, bo mi zabije. Halo. Halo. No to już musi się wtrącić, no bo dajesz. Słuchajcie, czyli 22 wypada nam.
3 tygodnie, 4. A nie chcesz później? Nie. Nie, chcę co miesiąc coś zrobić. Wpada nam webinar Magii Luster. Webinar Magii Luster. Pomyślałam o tym, żeby go wrzucić przez sklep. On będzie troszeczkę droższy, dlatego że jego koszt może być 60 zł. I to jest tak, że kto się nie zapisze, tego webinaru nie będzie do kupienia potem. Kto się nie zapisze, nie będzie tego webinaru. Dlaczego? Dlatego, że jest to magia luster. Więc trzeba być czujnym, chętnym, ochoczym. Pilnujcie, jeżeli wejdzie na sklep, to będziemy go linkować. Pytacie o błogosławieństwo tygodnia. Nie mam pojęcia, bo może się zdarzyć na przykład, że się zapuszczę, wpuszczę i nie wrócę na 21, ale to będę dawać znak. Dymne na bieżąco. Tak, także webinar Magii Luster. Co będzie na webinarze? Lustra. Jak znajdę, no będą lustra. Nie będziemy robić technicznych rzeczy. Ja to chyba nawet nie mam tej mojej księgi z lustrami. Chyba nie mam tutaj. Wszystko czarne, a potem szukaj. Będziemy przyswajać teorię. Natomiast, jeżeli Wam się ta teoria spodoba, i wyrazicie taką chęć, to będziemy mogli stworzyć coś lustrzanego. Ja już wtedy pomyślę, co to może być. Wisienki mają się wstrzymać od zakupu webinaru. Przynajmniej na razie, póki czegoś nie pomyślę, bo jeszcze dumam. To od razu mówię. Dlatego, że z wiśniami to my przerabiamy dosyć głęboko tą magię luster w następnym semestrze, więc wiadomo. Bez sensu, żeby oni tam powtarzali. No kompletnie bez sensu by było. Chyba, że już po prostu już parcie bierze, to nie mam pojęcia, bo jeszcze właśnie nie wymyśliłam. Ale ojcz, dokładnie tak. No tak, moc wiedzy, magia, tak, ale pomyślałam sobie, że najpierw Wam poopowiadam. Pamiętajcie, że webinar to jest około 3 godzin. Ten webinar nie będzie się kończył rytuałem, no bo z Magii Luster, podając Wam wiedzę, nie zrobię od razu rytuału ze względu na to, że to trzeba przyswoić, przepisać, oglądnąć, przemedytować, odetchnąć. Dlatego pomyślałam, że najwyżej w kolejnym miesiącu, jeżeli Wam się spodoba wiedza, to zrobimy sobie jakąś praktykę i ja Wam wtedy powiem, co przygotować. Więc byłoby to takie działanie. A na sklep wrzucam, to znaczy będzie wrzucone dzisiaj na sklep, i bo nie będzie wtedy kłopotu, gdzie, co i jak. Mam nadzieję, że nam się nie pomyli znowu, co jest co. Halo. Znowu? No nie znowu, jej się nic nie myli, niech będzie. Dobra, muszę głaskać pracownika, bo mnie normalnie zaraz dupę kopie. Ty nie musisz głaskać w ogóle. Nie rozumiem słowa znowu. Nie jestem kotem. Także warto było. Pamiętajcie, 22 maj. Teoria. Myślę, że przez 3 godziny zrobimy podstawy. A potem zobaczymy, czy będziemy rozwijać, czy niekoniecznie. Na razie wiśnie się wstrzymajcie, konie, bo muszę pomyśleć, co z Wami. To tak. No i ostatnia rzecz, którą tu już Dorota chciała ogłosić, ale ja powiem. Mam 30 maja urodziny. Już rzuciłam na szkołę paści. I będzie konkurs na kartkę urodzinową, jak w tamtym roku. Prezenty wymyślę w międzyczasie. Zobaczę, kto wygra i jak to dostosować, bo my się tak trochę znamy, nie? Więc to jest tak, że nie, że tam o, dostaniecie jeden olejek, jedną świecę i coś tam. Będzie pod konkretną osobę prezent. I pewnie jak zwykle jakieś pocieszówki wirtualne również tudzież będą. Na przykład 3 diagnozy klonów, bo w chynot. Albo ktoś coś sobie wybierze. Także będzie losowanko. Zobaczymy, no bo to nie będzie po ładności, bo ładność jest niesprawiedliwa, chęci są bardzo sprawiedliwe. I jeżeli z chęci coś wynika, nawet krostopate bądź krzywe. Fajnie by było, gdyby to były kartki robione własnoręcznie, aczkolwiek. Chociażby własnoręcznie wypisane. Adres macie wszędzie, Szarych Szeregów 5A, punkt pocztowy Joanna Wiśniewska 98100 Łask. Także tak. No, będziemy po urodzinach już losować, bo do urodzin będę na te kartki Wasze z życzeniami najlepszymi i najlepszą energią oczywiście czekała. To jest
przy urodzinach. Ja uwielbiam celebrować swoje urodziny normalnie z jednorożcami. Uwielbiam dostawać kartki, uwielbiam dostawać dobre słowa, więc będziemy tak działać. No. Także tak. We wtorek pełnia, w piątek Beltane. Pełnia 22 zł, Beltane darmowy, bez zapisów, po prostu przychodzicie na kanał z pudełkima i działamy. Z pudełkima, długopisyma i normalnie kartkyma. Magia Luster webinar 22 w sobotę. Zaczyna się o godzinie 12, trwa około 3 godzin. Potem będziemy myśleć, czy coś będziemy czynić, czy chcemy, czy nie chcemy. Zobaczymy. Dawę wiedzy dostaniecie. Urodziny czekam na kartki. Tutaj pytacie, czy wysłać paczkę na urodziny. Paczkę. Czemu nie można? Ale kartka musi być, bo jak ja będę losować te kartki? Z kartka musi być. Artykuł tygodnia to klątwy. I jeszcze moje polecajki. Pamiętajcie, że oprócz Szkoły Magii i Tarota Wróżki Joanny na Facebooku jest grupa Targowisko u Hrabiny. Potrzebujemy tam kupujących i sprzedających. Ja od razu mówię, nic z tego nie mam, to jest po prostu grupa grzecznościowa, ale są perełki, a ja uwielbiam perełki wyławiać. Mamy również grupę Fit Jednorożce, możecie poszukać. Tam Antośka po prostu wygina śmiało ciało i jednorożce z nią ćwiczą. Fajnie nam się robi, bo się robią... Wiecie co, taki online Hogwart, nie? Tutaj ktoś coś sprzeda, tam ktoś powygina śmiało ciało, Wiśniewska trochę rytuału zrobi, działa. Jakby ktoś jeszcze chciał coś po prostu się pokazać, pisz tam, może coś jeszcze będzie. Tak. I na tej grupie, tejże, czyli Targowisko u Hrabiny, gdzie ogłaszają się ogłaszacze robiące rzeczy magiczne, ewentualnie sprzedam książkę, bo już ją przeczytałam na tej zasadzie, więc no wiadomo, tam wszystkie magiczne rzeczy można. Chciałam dzisiaj polecić dwie osoby. Ja będę te osoby powtarzać, bo my nie mamy jakoś miliona wytwórców i nie wiadomo kogo wybrać. Będę polecała. Joanna Smolarek. Dziewczyna, która zajmuje się wtapianiem piękności w żywice. Cuda po prostu robi. Możecie sobie zobaczyć. No i Magdalena Grzybowska, która wreszcie ruszyła z łapaczami, bo łapaczy robi i robi i robi i dostała patelę i ruszyła z łapaczami. Także tutaj mogę polecić. To są nasze jednorożce, nasze wiśnie. Bransoletki, wisiorki. Denerwuje mnie, jak ktoś mówi, ale już jest ktoś, kto robi bransoletki. No tak, bo jedna wróżka na świecie jest po prostu. No. Nie, nie będę wróżyć, bo normalnie już wróżka jakaś wróży na internatach. No. I opiernicz. Także zaglądajcie na Targowisko u Hrabiny. Ja zaraz lecę robić. Ważna rzecz. W Szkole Magii i Tarota ogłoszenie podpięte. Czytajta. Bo zaraz zmieniam ogłoszenia na ten tydzień i tam będzie wszystko, co się w tym tygodniu dzieje. Nie będę tego osobno wrzucać. Po prostu zajrzyjcie raz na tydzień i sobie spiszcie w kalendarz. Aha, to robimy. No. Także tak. Dobrze. I słuchajcie, chyba to wszystko. Zamykam. Tu było pytanie, na jaki mail? To jest wszystko poprzez sklep tutaj, nie? To jest poprzez sklep, tak. Czy klątwy uroki, czy właśnie ten webinar luster, to będzie na sklepie, więc tam już są maile podane. No na webinarze może być ludzi w opór, że tak powiem, więc nie musi być tak, że złapiecie miejscówkę. Bo jak robię kursy, no to wiadomo, że jest ograniczenie, bo muszę dopilnować kursantów. A webinar to po prostu siadam i gadam. Na tej zasadzie i będzie poprzez sklep, będzie to wprowadzone. Natomiast ja lecę zmieniać ogłoszenia, tak byście te ogłoszenia raz na tydzień chociaż ten. W tym tygodniu wolny jest wtorek, więc Hrabina może zrobić live z kubeczkami. Jak jest wolny wtorek? U Antośki, tak, to widziałam, że dopiero w czwartek. Zresztą ja myślę, że wiesz co, te nagrania zostają, więc nawet jak będziesz wyginać śmiało ciało raz na tydzień, ale w jakimś, wiesz, aspekcie czwartkowym zdrowotnym, w chynot, to będzie bardzo fajnie. A, i dekret kończymy dzisiaj. Na parę dni mieliście sami, ale to wiadomo. Jeżeli ktoś nie zrobił dekretu na zdrowie, to robić, bo jak się zaczną po moim powrocie rytuały co miesiąc zdrowotne, to tylko osoby z dekretem będą mogły działać ze względu na to, że robimy przygotowanie pod ten rytuał tak energetyczny. Taka, bo to będzie rytuał co miesiąc, będzie darmowy, będzie na link, który będzie na szkole, żeby nam się obce nie wtrącały, ale na pewno trzeba dać jakąś energię, więc tą energię oprócz świecy jest zrobienie dekretu, więc jak ktoś nie nadążył, albo przerwał, albo coś, to od nowa dekretować. O, taka zasada magiczna.
Dobra, buziakuję Was, do zobaczenia. Najpierw może z widzami z YouTube'ka się pożegnam. Pa, 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 tu kamerę mam.